Rado, GKS Tychy w tym meczu w zasadzie nie grał o nic, natomiast wiele od nas zależało w perspektywie innych zespołów. No, próbowali się na pewno grać w piłkę, próbowali się te sytuacje kreować, natomiast w przebiegu meczu Ruch chyba stworzył ich więcej, no i ten mecz chyba zasłużenie wygrał. Zgodzisz się z tą opinią, czy jednak inaczej to wyglądało z perspektywy boiska? Moja opinia jest taka, że myślę, że byliśmy równorzędnym przeciwnikiem i stworzyliśmy sobie też dobre 2-3 sytuacje, które mogliśmy po prostu lepiej wykorzystać i gdybyśmy strzeli pierwszej bramkę, to myślę, że Ruch już by miał ciężko, ale no wiadomo, jak się tutaj gra. Ostatni mecz dla Ruchu. Ruch musiał wygrać ten mecz, żeby się cieszyć. Wygrał go, awansowali do Ekstraklasy. Gratulacje dla nich, ale tak jak mówię, że myślę, że no szkoda tego meczu, bo naprawdę mogliśmy dzisiaj wywieźć tu jakieś punkty i byśmy w innych nastrojach zakończyli tą rundę. Na pewno nie chcieliście się bronić, bo było widać od początku, że chcieliście grać piłkę. Rozpoczynaliście od piątki, nie wybijaliście tych piłek długo. No chcieliście się chyba z jak najlepszej strony zaprezentować na koniec sezonu. No i w wielu momentach no, próbowaliście grać w piłkę i to było chyba ważne. Tak, tak jak powiedziałeś wcześniej, że już nie graliśmy o nic, tylko wiadomo, że chcieliśmy wygrać ten mecz. Staraliśmy się rozgrywać, nie wybijać tej piłki, pocieszyć się nią, pograć między sobą i dobrze nam to wychodziło. Funkcjonowało to do połowy, a później gdzieś z przodu trochę brakowało utrzymania, jakichś akcji bardziej kombinacyjnych i gdybyśmy zrobili jakieś akcje kombinacyjne z przodu, to byśmy stworzyli jeszcze więcej sytuacji, ale tak jak mówię, że trochę z przodu myślę, że troszeczkę było za mało tego. Najlepsza informacja po tym meczu jest taka, że ten sezon w końcu dobiegł końca. No sezon, który na pewno udany nie był dla GKS-u Tychy. Jak ty byś go podsumował teraz już po tym spotkaniu na gorąco? No wiadomo, były inne oczekiwania, liga zweryfikowała, jakie mamy miejsce. No szkoda, no bo wiadomo, chcemy grać jak najwyższe cele. Niestety zakończyliśmy ten cały sezon słabo, można powiedzieć, że nie wiem, na którym 12, 13 miejscu, więc to nas nie cieszy i musimy się skupić teraz na wolnym, odpocząć, zresetować głowy i od następnego sezonu nowego ruszyć to i po prostu, żebyśmy na koniec rundy się cieszyli tak, jak Ruch się cieszy. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.